Dokładnie rok temu Galeria Olimpia otworzyła swoje drzwi dla klientów. Bełchatowian długo nie trzeba było przekonywać do centrum handlowego przy Kolejowej. Olimpia szybko stała się ulubionym miejscem zakupów, ale także spotkań, zabaw i rozrywki. Czy Galeria Olimpia ma dzisiaj rok, to dobrze, że powstała? Bardzo dobrze. Z jakiego powodu? No wzbogaca życie, jest więcej możliwości, żeby spędzać popołudnia w Bełchatowie. Jest kino, figlora, ja z wnukami tutaj czasem przychodzę, sklepy są fajne. Często tu przychodzimy z wnukami właśnie z okazji jakichś organizowanych jakichś imprez. Bardzo fajne było Halloween na przykład i dzieci były przeszczęśliwe. Z tych, które tutaj są w mieście sklepów, no to jeden z takich ciekawszych obiektów, bo można wszystko pod jednym dachem. Galeria Olimpia jest największą tego typu inwestycją w regionie. Na 33 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni handlowej znajduje się aż 80 lokali. W swojej ofercie Olimpia posiada nie tylko większość znanych światowych marek, ale także firmy działające lokalnie. Doskonale znane mieszkańcom Bełchatowa i regionu. Sklepy to jedno, ale to, co wypełniało ostatnie 12 miesięcy działań pracowników galerii, to stworzenie miejsca tętniącego życiem. W każdym miesiącu organizowano spotkania z ciekawymi gośćmi, zabawy czy tematyczne imprezy. Nie sposób wymienić wszystkich, ale skrupulatnie zarchiwizowane na fotografiach można było powspominać na wystawie. Chcielibyśmy pokazać i przypomnieć klientom, że Galeria Olimpia to nie jest tylko centrum handlowe, to jest centrum wydarzeń tak naprawdę, centrum kulturalne, centrum do spotkań. Na tych wszystkich zdjęciach widać, jak wiele działo się przez ostatni rok. Przypominam, to był tylko jeden rok, a działo się naprawdę wiele. Oprócz standardowych świąt jak Mikołajki, jak Walentynki, było mnóstwo innych. Był Dzień Dobrych Uczynków, przez całe wakacje czekała na naszych klientów Bajkolandia, gdzie dzieciaki mogły się bawić. Było Halloween ostatnimi czasy, tak? Świętowaliśmy dosyć hucznie. Ta galeria jest właśnie po to, żeby przypomnieć też ludziom, jak wiele się wydarzyło przez ten rok. No i mam nadzieję, że jeszcze mnóstwo się wydarzy. Zanim jednak przejdziemy do przyszłości, spójrzmy, co działo się na urodzinach rocznego jubilata. Przede wszystkim był tort i to nie byle jaki. Rzadko kiedy można bowiem czknąć słodkości z 11-kilogramowego ciasta. Na scenie było magicznie i kulinarnie. Przed publicznością swoje popisy prezentował iluzjonista i kucharze specjalizujący się w kuchni molekularnej. Ale przede wszystkim sobotni dzień to był urodzinowy dzień rabatów. W kilkudziesięciu sklepach Galerii Olimpia w dniu dzisiejszym czekają rabaty i to niemałe. To są 20% rabaty, 25% rabaty. Oprócz tego 100 pierwszych osób, które zrobiło zakupy za 300 zł, otrzymało 100 zł na kolejne zakupy. Tak w prezencie od Galerii Olimpia na te pierwsze urodziny. Jedną z osób obdarowanych 100-złotowym bonem był pan Andrzej. Proszę zobaczyć, ile tutaj kartonów leży dookoła nas i patrzę. Żona z córką robiły zakupy. I to nie problem, żeby wydać 300 zł. No święta za pasem, no i jest bardzo tanio. Jak się policzy dyskonty plus 100 zł, to się okazuje, że ceny są o połowę niższe niż normalnie, więc nie będę tu robił reklamy, bo za rok będzie trudniej zrobić tak fajny zakup. W sklepach panowała radosna atmosfera atrakcyjnych zakupów. Podobnie było pod sceną. Iluzjonista Jerzy Jakub Buczyński przeniósł widzów w świat magii. Nawet wywiad z kimś takim nie może należeć do standardowych. Tak jak ogień pojawia się na urodzinowym torcie, tak może pojawić się w rękach iluzjonisty i bardzo szybko zniknąć. Natomiast trzeba z ogniem bardzo, bardzo uważać, gdyż ogień niepoprawnie używany powoduje pożary, a najgorsze są pożary w portfelach. Bardzo, bardzo przed tym przestrzegam, szczególnie na zakupach. Pożar w portfelu nie jest dobrym pomysłem. Pod sceną robiliśmy z dzieciakami warsztat z sznurów. W iluzji to są triki wykonywane przy użyciu sprawności własnych dłoni. To właśnie były takie triki ze sznurami z kategorii manipulacji, które dzieciaki mogły się same nauczyć i sznury zostawały w rączkach dzieciaków. Natomiast na scenie pojawiły się numery z kartami, numer z totolotkiem, jak wygrać totolotka, odgadując myśli totalizatora. Pokazałem to na scenie, mam nadzieję, że komuś się poszczęści. Po magii iluzjonistycznej był czas na tę kulinarną. Duet Mateusz Trzeciak i Paweł Wąwor dali pokaz kuchni molekularnej. Polega ona na zmianie tekstur, czyli bierzemy potrawy, które bardzo dobrze znamy z kuchni, które gotowały nasze mamy i babcie i zamieniamy tekstury potraw z płynnych na stałe, na pianki, na żele, przy pomocy na przykład ciekłego azotu, minus 197 stopni. Jesteśmy w stanie zamrozić wszystko w
przeciągu kilku sekund i zamienić na przykład w sorbet, zamienić w kamień, bądź wysmażyć sobie bezę zbitej śmietany. To, co wygląda jak laboratorium szalonego chemika, wspaniale jednak smakuje. Nic więc dziwnego, że chętnych do degustacji nie brakowało. A reagują bardzo spontanicznie, bardzo fajnie, podoba nam się to bardzo. Natomiast zastanawiają się i pytają właśnie, czy mogą używać takiej kuchni w domu. Pomijając azot ciekły, to tak naprawdę jesteśmy w stanie używać niektórych elementów kuchni molekularnej w domach. Niekiedy używamy już kuchni molekularnej, nieświadomie, patrząc i badając temperaturę na przykład gotowanego mięsa bądź ryb. Na urodzinowym przyjęciu szczególnie ważnymi gośćmi byli ci najmłodsi. Dla Milusińskich przygotowano moc atrakcji. Można było pięknie udekorować swoją buzię, samodzielnie przygotować czekoladowe lizaki, tworzyć z klocków i malować. 13 już się bawimy z tą małą. No i proszę powiedzieć, z jakich atrakcji Państwo skorzystaliście? No z jakich? Najbardziej to namaluje, rysuje, bo ona taka jest pod tym kątem bardzo, jest utalentowana też zresztą. A proszę mi powiedzieć, często zdarza się Pani przyjeżdżać tutaj na takie wydarzenia? Znaczy tutaj córka z nią przyjeżdża, ja to jestem z nią drugi raz, bo miała urodziny tutaj w tym, no i dzisiaj jestem z nią drugi raz dopiero. Czyli ciągnie dziecko? Ciągnie, ona do zabawy to jest pierwsza. Jest to też, jak się okazuje, takie miejsce nie tylko na zakupy. Też do zabawy, dzieci się bardzo dobrze tu bawią. Moja wnuczka się bardzo dobrze tu czuje, mogłaby tu nie wyjść. Dzisiaj było malowanie buźki, malowanie domku, teraz jest budowanie z klocków. A mama wiernie i cierpliwie przygląda się. No jak to mama, wiernie i cierpliwie, zawsze. My już w kilku tutaj uroczystościach takich mieliśmy okazję być. Byliśmy na laleczkach, byliśmy na warsztatach wielkanocnych, więc myślę, że sporo się dzieje, oprócz zakupów. Rocznemu jubilatowi życzymy oczywiście setnych urodzin i tysięcy wiernych klientów.